bardzo miło mi Państwa widzieć. Mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć na pytania. Spotkanie zaproponowana, czy propozycja spotkania dotyczyła spotkania z burmistrzem odnośnie początku tak naprawdę ulicy Jasińskiego i przede wszystkim zmiany jej kategorii z drogi lokalnej na drogę lokalną o charakterze zbiorczym. I tak naprawdę w tym temacie przede wszystkim jesteśmy przygotowani. Próbowałem, jak w poniedziałek tutaj część z Państwa, cztery osoby z Państwa przedstawiciele byli u mnie w poniedziałek, próbowałem jeszcze, nie w poniedziałek, tylko w poniedziałek, tydzień temu, próbowałem jeszcze zaprosić na dzisiejsze spotkanie przedstawiciela inwestora, czyli dyrektora Korzeniowskiego z PKP PLK i dyrektora projektu ze strony wykonawcy, czyli lidera konsorcjum firmy Torpol, pana Rutkowskiego. Niestety w tym samym czasie mają spotkanie w Zielonce. Teraz właśnie się odbywa spotkanie w Zielonce dotyczące tematów zielonkowskich. Jeżeli by było wprost w piśmie powiedziane, albo ktoś z Państwa wcześniej by rzucił hasło, że ma to dotyczyć szerszego aspektu, ustalilibyśmy taki termin spotkania, żeby zarówno i dyrektor ze strony inwestora, i dyrektor ze strony wykonawcy byli na tym spotkaniu obecni. Ale to można jeszcze zrobić te spotkanie. Tak, i oczywiście. My tak samo przyjdziemy. Ale ja Państwa już zapraszam i to było podczas pierwszego takiego spotkania, które odbyło się w maju, pod koniec maja w Ośrodku Kultury było powiedziane. Zaraz powiem, kto był zaproszony na to spotkanie. Zapowiadaliśmy, że jeżeli będą, pojawią się jakieś konkretne rozwiązania projektowe przekazane burmistrzowi ze strony PKP, PLK czy ze strony wykonawcy, to będą zorganizowane spotkania w mniejszych grupach, mniejszym gremium, tak? Bo trudno jest rozmawiać, jeżeli na spotkanie przychodzi 150 czy 200 osób, a tak było w Ośrodku Kultury. I będziemy wtedy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach projektowych. Ci z Państwa, którzy byli, uczestniczyli w tym spotkaniu Mokowskim, potwierdzą, że tak to miało być. I do tej pory, to też powiem, dlaczego tych spotkań jeszcze nie ma w tych mniejszych gronach, bo do tej pory nie ma jeszcze ostatecznych rozwiązań projektowych, które wykonawca by nam przekazał do akceptacji czy do opiniowania. Ciężko jest rozmawiać na temat koncepcji jakichś projektowych, które się pojawiły w marcu, kwietniu, czy właśnie w maju była część z nich pokazana na spotkaniu, jeżeli nie są to wersje ostateczne. To są tak naprawdę propozycje wykonawcy, niezaakceptowane Torpolu, niezaakceptowane jeszcze przez głównego inwestora, którym jest PKP PLK. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o stan jakby tej inwestycji, żebyście Państwo wiedzieli, bo za chwilę pewnie padną pytania w tych kwestiach. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że na podstawie wstępnych koncepcji, które zostały nam pokazane, które części z Państwa, tym mieszkańcom, którzy byli na tym spotkaniu w Ośrodku Kultury, zostały zaprezentowane, Urząd Miasta zgłosił, Kobyłka zgłosił szereg uwag i te uwagi były też na tym spotkaniu pokazane. Chyba wszystkie te uwagi odpowiadały na Państwa zapytania, Państwa wątpliwości, Państwa propozycje i chyba wszystkie były zbieżne jakby co do tego, że bronimy interesu mieszkańców miasta Kobyłka, jednocześnie nie blokując tej inwestycji, bo jest to inwestycja służąca rozwojowi miasta Kobyłka i to trzeba jakby bardzo mocno podkreślić. Ja nie chciałbym, żeby stało się tak, że to Kobyłka blokuje inwestycje na 60-kilometrowym odcinku się odbywającą, finansowaną ze środków unijnych za 1,5 miliarda złotych. I żeby to, nie wiem, grupa mieszkańców Kobyłki, czy Kobyłka, czy burmistrz Kobyłki powiedział, protestuję, nie pozwalam, tak? A my nie mamy w tym żadnego interesu. Dajcie mi Państwo dokończyć, a potem będą pytania, dobrze? A nas pozwolicie na Państwo dokończyć? Napisałem maila do Pana Burmistrza z zapytaniem, czemu nie ma na stronie tego spotkania informacji dla koncernu, bo nieładnie. No nie łapie, jeżeli nie było ze mną, to nie łapie. Pozwólcie mi Państwo jeszcze dokończyć. Ja reprezentuję tak naprawdę, no tutaj, miasto Kobyłka, gminę Kobyłka, nie reprezentuję inwestora. I to też chciałbym jakby jednoznacznie i mocno podkreślić. Nie reprezentuję tutaj wykonawcy. Reprezentuję Państwa, jako mieszkańców miasta Kobyłka. Proszę Państwa, jeżeli nie dacie mi Państwo dokończyć, to spotkanie się skończy. Powiem tak. Stronie informować, a nie już z jakimś kontekstem. My blokujemy. Nawet też jest to istotna inwestycja, ale nie to ma ręce i nogi. Można mi powiedzieć, posłuchajmy może. Dziękuję bardzo. Na spotkaniu w Ośrodku Kultury 25 maja, jeśli dobrze pamiętam, to spotkanie się odbyło.
zostały imiennie zaproszone osoby z okolic nowego rozwiązania komunikacyjnego w okolicy stacji Kobyłka Osów i z okolic nowego rozwiązania komunikacyjnego tutaj, zamiast przejazdu w Kobyłce. Dajcie Państwo dokończyć, a potem będzie wszystko jasne, dobrze? Bo ja mam prośbę, no żeby nie przerywać, to naprawdę będzie sprawnie to wszystko pójdzie. Każdy z Państwa, jeżeli będzie chciał zabrać głos, to zabierze. Że Pan z nami jest, Panie Burmistrzu. Ja wiem, że to ciężko, naprawdę, wierzę. Ale szkoda, mam tutaj jest, swoich współpracowników. Ale wiesz, że jeszcze tu Pana Burmistrza nie ma, że nie ma Pani Przewodniczącej Rady Miasta. Pół do piątej może przyjedzie radny tu, może coś tego. Zobaczymy, że szkoda, że Pan jest tu sam i musi Pan znieść to nasz atak. A jak to się będzie przedstawiało? Znaczy, ja liczę na to, że z Państwa strony to nie będzie atak, tylko to będzie rozmowa. I na to liczę. Rozmowa, no dobrze, metoryka. Poczekamy. Na to spotkanie zostali, no nie dacie Państwo dokończyć, jest naprawdę ciężko w ten sposób mówić, dobrze? Bardzo proszę o chwilę takiej organizacyjnej cierpliwości. Ja wiem, że każdy z Państwa by chciał jeszcze zabrać głos i coś powiedzieć. Będzie na to szansa. Czy jeszcze jakieś pytania? Ostatnie dwa, trzy pytania. To jest kwestia inwestora, czyli PKP PLK. No, ale gdzie się mam Pana dokładnie dowiedzieć na przykład? Jeżeli Państwa nieruchomości... Bardzo proszę o ciszę jeszcze. Dokończymy i za chwilę będzie można też w kuluarach porozmawiać. Ja jestem do dyspozycji. Jeżeli będzie ostateczny projekt zatwierdzony, to wtedy będzie czas na to, że będziecie Państwo informowani o tym, że do negocjacji, tak, w zakresie... Bo raz to nie ma po tych nowych wymiarach, nasze działy są trochę takie okrojone, gdzieś tam się pozmieniały, kawałki uciekały na tych planach. Musi być wydana decyzja o podziale, tak, nieruchomości i wtedy to będzie czas, kiedy będziecie Państwo się spotykać, czy z Państwem będzie się spotykał inwestor PKP PLK i ustalowo. Jeżeli nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję. Może chwileczkę jeszcze, słuchajcie, wsiądźcie. Panie Burmistrzu, ja to wszystko wysłuchałem. Bardzo przyjemnie to wszystko brzmi. Mieszkam tu od 60 roku, na ulicy Kraśnickiego. I tak będzie, jak tu Pani powiedziała, to wszystko stoi na bagnie. No tak. I podczas ruchu będą te budynki w ten sposób jeździć. Cicho. Będzie wszystko jeździć. Czy Urząd Miasta zapewni jakieś remonty? Zacznijmy od tego. To wszystko jest bagno, torfowisko. Puszczycie. Cicho. Jedzie, proszę Pana, pociąg. Weźmy, nie tam weźmy te dwa składy. Kojdzie ciężarowy, to wszystko się wozi. Weźmy, jak ja mieszkam od roku 60, a Pan tu wiele lat pracuje. W tej inwestycji to inwestor będzie zmuszony do tego, żeby remontować, nie? My będziemy musieli udowadniać, że to w tej inwestycji.